Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie łakomy kąsek, rozpakowanie świetnej klawiatury mechanicznej, no świetnej przynajmniej w zapowiedziach, przekonamy się o tym w testach. Natomiast dla wielbicieli klawiatur mechanicznych prawdziwy rarytas. Klawiatura w stylu turniejowym, pozbawiona klawiatury numerycznej. Jest to klawiatura Rokat Rajos TKL w wersji Pro. Niewielka klawiaturka, za to z dużą podpórką i bardzo fajnymi funkcjami, które sobie dzisiaj przybliżymy, a już niedługo jej testy. Cenę tego Rajosa oraz innych z tej serii sprawdzicie sobie w opisie filmu, więc nie musicie szukać po internecie, wystarczy rozwinąć ten opis. I już teraz bez zbędnego przedłużania zaczynamy to rozpakowanie. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie sprzętu nie byle jakiego, ponieważ będzie to sprzęt od firmy Rokat. Pierwsza klawiatura na moim kanale od tej firmy i od razu klawiatura mechaniczna. Jeden z najnowszych modeli Rajos TKL Pro. Klawiatura mechaniczna, klawiatura podświetlana. Już na samym opakowaniu mamy mnóstwo, po prostu ogrom informacji. Zaraz je sobie przyswoimy i zobaczymy też samą klawiaturkę. A za jakiś czas zobaczycie też pełne testy, pełną recenzję. Na pewno wrażeń nie zabraknie. Cenę tej klawiatury i innych modeli z serii Rajos sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc zaczynamy. Ok, moi drodzy, przed nami pudełko. Jak na klawiaturę średnio duże, natomiast wysokie, na pewno wysokie. Widzimy już po obrazku, że klawiatura ma specyficzny kształt. Ale to sobie zobaczymy za chwilkę. I po kolei cechy. Osobne podświetlenie dla każdego z przycisków. W pełni możemy ją sobie ustawić po swojemu. Mamy zaawansowany anti-ghosting, dwa procesory sterujące tą klawiaturą, przełączniki produkcji Cherry MX, więc dobra wiadomość dla zwolenników tej właśnie firmy, tych przełączników, ponieważ często narzekacie, że wielu producentów w tej chwili stosuje przełączniki tańsze firmy Kale, a tutaj mamy niemiecką jakość Rokat, firma niemiecka, na niemieckich przełącznikach Cherry MX. Aż do 470 makr w sumie w pamięci klawiatury dzięki oprogramowaniu i działa to chociażby z Rokat Talk, czyli komunikacja urządzeń firmy Rokat. Jest też funkcja RAD, o tym powiem więcej w recenzji i klawiatura została zaaprobowana do gier MMO oraz do FPS-ów, a więc typowa klawiatura dla graczy. Mamy obrazek, mamy opisy tutaj podstawowych cech, zobaczcie, informacja, że ten akurat model jest na przełącznikach typu brown. Bardzo fajnie lubię browny, bardziej niż niebieskie, chociażby poprzez ten klik, który troszeczkę mnie już denerwuje, natomiast browny są bardziej dyskretne i reagują troszeczkę inaczej. I na górze też mamy takie cechy jak trzy przyciski w sekcji nadgarstkowej, ponownie podświetlenie, 6 poziomów podświetlenia, anti-ghosting, próbkowanie z częstotliwością 1000 Hz, czyli bardzo szybka reakcja klawiatury, funkcja Rokat Easy Shift, pozwalająca zdublować funkcję klawiatury, bardzo fajna rzecz. No i jeszcze raz Rokat Talk. Czyli byśmy mieli wszystkie rzeczy, mamy też inne rzuty na klawiaturę na bokach tego kartonika. Zobaczcie, z każdej strony coś miłego i tutaj jeszcze po tej stronie mamy widok na oprogramowanie. Do wyboru 4 rodzaje przełączników, czyli czerwone, czarne, brązowe, niebieskie oraz nieco więcej informacji o funkcji Rokat Talk. A z tyłu o funkcji Easy Shift, więcej specyfikacji na temat podświetlenia, na temat wyglądu, wykonania klawiatury. Co ciekawe, mamy też informacje o 50 milionach klików, czyli żywotność przełączników Cherry MX. Jak zwykle robi to wrażenie, ponieważ są to przełączniki przez graczy zaufane, sprawdzone. I moi drodzy, poza tym, że ta klawiatura ma aż dwa procesory sterujące, na ogół w myszkach, w klawiaturach jest tylko jeden procesor, tu mamy dwa 32-bitowe procesory typu ARM. I mamy aż 2 MB pamięci wewnętrznej, naprawdę bardzo dużo, dlatego też taka możliwość zapisu ogromnej ilości kombinacji. No dobra, przyswoiliśmy wiedzę, teraz czas sobie to cudo obejrzeć. Powiem Wam, że nie mogę się już doczekać. Nie dość, że pierwsza klawiaturka od Rokata, w końcu doczekaliśmy się po tak długim czasie. I we wnętrzu eleganckie czarne pudło wewnętrzne. Też mamy napis Rokat Rajos. O, widzicie teraz i logo Rokata. I proszę bardzo, zobaczcie, klawiaturka mniejsza niż sądziłem.
Bardzo fajnie wygląda, mamy taką osłonkę. Możemy sobie tego używać, żeby się nie kurzyła, jeśli chcemy, ale generalnie jest to takie zabezpieczenie transportowe. Mamy zabezpieczone folią elementy błyszczące, za chwilkę się przyjrzymy. Natomiast trzeba jeszcze oswobodzić kabelek. Już widzę, że jest w ładnym oplocie. I co my tu jeszcze mamy? Dobra, w tym momencie jest już wszystko. Zaglądamy szybciutko do tego zasobniczka. Macie zestaw naklejek z rokatem. Jakieś informacje. I taka instrukcja. Quick Start Guide. Zobaczcie, takie podstawowe rzeczy. Oczywiście rzecz obowiązkowa w każdym zestawie. No i uwaga, sama klawiaturka nadlatuje. Bardzo fajna, powiem Wam, że nie jest aż taka ciężka jak takie pełnowymiarowe mechaniki. I kabelek, zobaczcie, wyjmiemy ten worek jeszcze. Zobaczcie, spięte organizerkiem z logo Rokata. Rzecz bardzo przydatna. I kabelek, moi drodzy, dość miękki w oplocie. Zobaczcie, wtyk wydaje się być niepozłatany, przynajmniej z zewnątrz. Natomiast widzimy, że mamy pozłacane wtyki, więc to w zupełności wystarcza. Obudowa przecież nie musi być pozłacana, ponieważ sygnał idzie poprzez te styki. Szybki rzut od spodu, jak to wygląda. Aha, zobaczcie, mamy miejsca do organizacji ukablowania. Mamy naprawdę duże poślizgi tutaj pod podpórką. Tutaj duże, tu naprawdę duże. I jednostopniowe podwyższenia też gumowane, więc po prostu klasa w każdym calu. Nie ma żadnych hubów, żadnych portów, przynajmniej tutaj z tej strony, tutaj też nie. Dobra, więc nie mamy hubów, ale nie każdy ich potrzebuje do szczęścia. Zdejmujemy tą folię. I widzimy troszeczkę błyszczących elementów, naprawdę ozdobnych. I logo Rokata błyszczące. Nie ma tego dużo, ale wygląda to świetnie. Moi drodzy, rewelacja pod tym względem, że jest to pierwsza chyba klawiatura z tak małych, pozbawiona numpadu, natomiast posiadająca podpórkę pod nadgarstki i to jeszcze taką naprawdę dużą, funkcjonalną, wystarczającą nawet dla osób o dużych dłoniach. Więc widzicie, to jest ogromny plus, ponieważ jak są takie małe klawiatury, to na ogół nie mają żadnej podpórki. No i to logo Rokata jest naprawdę świetne, błyszczące, ale w tym przypadku jest to w pełni uzasadnione. Tworzywo podpórki też bardzo fajne. Tutaj mamy tego typu tworzywo, jak widzicie, lekko chropowate. I sama klawiaturka też wykonana z naprawdę porządnego plastiku, gruby, twardy, robi fajne wrażenie. Mamy trzy przyciski, klikające dość topornie, głośno, ale ok. Natomiast co do samych przełączników, początkowe wrażenia całkiem przyjemne. Jak widzicie, będziemy mieli to wszystko podświetlane. Mamy tutaj predefiniowany przycisk do funkcji Rokat Talk. To jest pewnie wyłączenie głośności, ciszej, głośniej, kalkulator, play, pauza, stop, do tyłu, do przodu. Tutaj mamy jakieś multimedia, prawdopodobnie odpalenie przeglądarki, tutaj może klient poczty albo jakiś player, to sobie przetestujemy. Wyłącznik podświetlenia i rig, czyli prawdopodobnie nagrywanie makr. Mamy też funkcję sleep, uśpienie komputera i mamy też kursory. Nie mamy numpadu, ale o to właśnie chodzi. Jest to klawiatura w takim stylu turniejowym, typowo dla graczy szukających sprzętu solidnie wykonanego i funkcjonalnego zarazem. No dobrze, to było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Powiem Wam, że są naprawdę dobre. Teraz już nie mogę się doczekać kolejny raz, aż ją podłączę, zacznę używać. Naprawdę z Rokatem zawsze jest dużo zabawy, wiem to po myszkach, że to oprogramowanie jest bardzo bogate, więc sama prezentacja oprogramowania, podświetlenia zajmie zapewne w recenzji dobrych kilka minut i też oczywiście będą wrażenia typowo z użytkowania z gier, na pewno będzie to oglądać. Pamiętajcie, ceny klawiatur serii Rios sprawdzicie też w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Wchodźcie także na mojego Facebooka. Zapraszam też codziennie na kanał, ponieważ codziennie coś się dzieje. Pozdrawiam Was, cześć!